Z uwagi na fakt, że dzisiaj Oliwiera trochę po spacerku boli noga i niestety nie możemy się ruszyć, stwierdziłyśmy z Laurą, że wykorzystamy ten czas i pojedziemy sobie na rowerach do sklepu. Kupimy jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy, a ponieważ jest tam prawie 1,5 kilometra, robimy to na rowerach. Ruszamy, mam nadzieję, że się dobrze nagra. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Możecie zobaczyć dzisiaj, jak bardzo wieje wiatr. Nie wiem, czy stąd dacie radę, ale są straszne fale. Jak z Laurą wjeżdżałyśmy na tamę, tam mamy tą tamę, tak, tutaj mamy, na rowerach, to tak nas pchało, że nie byłyśmy w stanie jechać. Chciałam zobaczyć, czy mama robi coś śmiesznego, bo teraz odpoczywamy i zobaczymy, co ona robi. Takie, mam nadzieję, że będzie robić coś śmiesznego. Co ty robisz? Leży, odpoczywa, mi się relaksuje. Powiem wam, że mama robi cały czas to samo i cały czas to samo robi. Całe dnie tutaj siedzę i tu sobie odpoczywam. Mogłabym stąd przepiękny, dalej wyjeżdżać. Mam przepiękny widok. A myśmy chcieli cię na czymś śmiesznym przyłapać. No niestety. Ale mama się nie da, ona naprawdę, powiem wam, odpoczywa. Rano tutaj siedzi, wieczorem tutaj siedzi. Nie ma dnia, gdyby ona tutaj nie siedziała. Dokładnie, no to jest mi tu miejscówka. Bardzo dobrze, moja miejscówka. Mam leżak, mam widok, co mi więcej potrzeba. Przyszłyśmy sobie właśnie trochę na spacer, na taką tutaj z boku, taką bardziej dziką plażę. Za mną widzicie jaki widok, także idziemy sobie po plaży i zaraz wam pokażę troszeczkę widoków. Laura się będzie teraz przeprawiała na drugą stronę strumyka. Nie przewróć się tylko. Dajesz radę, Laura. No i co? To teraz ja idę. Tutaj ten odcinek za nami, taki troszeczkę śliski był z uwagi na opady. No i dosyć dużo kamieni, także taki średnio bezpieczny. I dobrze, że zostawiliśmy Oliwiera, bo on by na pewno z nami tutaj nie dał rady sobie przejść. Idziemy jeszcze kawałeczek dalej na ten najbardziej wysunięty punkt, bo Laura chce sobie jakieś tam zdjęcia powstrykać. Chciałam wam opowiedzieć o tym, że teraz przede mną widzicie bardzo ładne jezioro, Salina, które jest otoczone zielonymi wzgórzami. Bardzo ładnie to wygląda. Dużo, przez to, że jest taki delikatny wiaterek, dużo żaglówek pływa, tak? I tam możesz pokazać, wszędzie one pływają. Dobrze, wszędzie. Powiedz mi, co tutaj widać? Pokaż palcem. Tam jest Polańczyk, dobrze pokazuje? Bardzo dobrze, Laura. I tam myśmy doszli, rozumiecie? Doszliśmy tam. Dobrze, a po drugiej stronie coś tam widzimy? Co tam widzimy? Dolina i tam. I co tam jest? Nasz kemping. Ale tam jest przede wszystkim zapora. No właśnie, a co, ja powiedziałam, że tamę. Zapora. No to zapora. Tak? Aha. No i co fajnie tu jest? A bo chwileczkę nie popłynęliśmy dzisiaj tym rowerkiem. Bo bardzo wieje i minimami byłoby bardzo ciężko. Tak. Bo Oliver nie może pedałować. No tak. I dlatego my zrobimy najlepszą robotę za niego jutro. Powiedz mi, wspomniałaś o zielonych wzgórzach. A z czym ci się to kojarzy? Z morskim okiem. Nie, ale zielone wzgórze nad Solinem, co to było? To była taka piosenka. Może ją zanucisz? Nie wiem, jaka. Aha, nie znasz jej. Mamy taki pieniek na drodze i zobaczcie, on jest naprawdę wysoko i ciężko przejść. A, ale mama to zrobi jeszcze śmiesznie. Bo Laura jest troszeczkę wyższa ode mnie. Uważaj, nie zsuń się tam. Mama będzie przechodzić. No. Aha, hi, tak? Jezu. A teraz musimy, jest tak bardzo stromo i musimy taką drogą przejść. Jest to takie strome, że strasznie mi się to nie podoba. Trochę się zdenerwowałam nawet. Możesz pokazać. Ślisko. Znaczy teraz jeszcze, jak wczoraj padało, to teraz to jest tak inaczej. Naprawdę czymś takim musiałyśmy przejść. Łapałyśmy się troszeczkę tych linek. Takie średnie to przejście tu. No to jest masakra. A Laura jest bardziej pewna, natomiast ja też taka jestem. Wiecie, bojaźliwa, nie? Tych przepaści, takiego wszystko nie lubię. Idziemy dalej. Tutaj po drodze jeszcze mijamy Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Baza Jawor 1. Oliwier,
Co to się stało, że z nami nie poszedłeś? Fizyczne uniemożliwienie. Mhm, kolano. Bingo. Powiem ci, że dobrze, że z nami nie poszedłeś, bo było tam dosyć stromo i byłoby ci chyba bardzo ciężko. Podejrzewałem, tak. Ale tu? Popatrzyłeś troszeczkę, także... No, świetne widoki. A tu no. Przed nami są autka wodne i rower. Tutaj. No i my wróciliśmy już z wycieczki, poszliśmy sobie jeszcze kupić pamiątki, ale już nie filmowałam, bo tysiąc rzeczy naraz musiałabym robić i filmować, i płacić, i pomóc wybierać, i takie tam różne rzeczy. W międzyczasie jeszcze skoczyliśmy sobie na obiad, spróbowałam placka po beskidzku, także polecam, bo jest bardzo dobry. Zobaczymy, co będziemy jutro robić i zobaczymy, co będziemy filmować. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. A my już z rowerka nagrywamy. Wypożyczyliśmy sobie rowerek wodny. Chcemy sobie troszkę tutaj popływać. Nie wiem, czy godzinę, czy dwie. Zobaczymy, jak my damy radę długo pedałować, ponieważ pedałuję ja i Laura. Oliwiera kolano odpoczywa. Nie chcemy mu przeciążać. Płyniemy teraz, chcemy dopłynąć teraz na taką tymczasowa wyspa to jest, która w zależności od poziomu wody raz się pojawia, a raz jej nie ma. No i już dopływamy do naszej wyspy. Ciężko, bo to jest mieliśmy taka, mały problem. To jest spadek ostry i potem i jest generalnie taka nie mogłyśmy dopłynąć. Laura się prawie przewróciła, bo nas wyciągała. Ja nie mogłam w klapkach swojej wyjść, bo by się rozkleiły. Wszyscy mieli ubaw na wyspie, Zemnie. Jak dopływaliśmy. Laura chciała, żebym chyba to jednak nagrała. Wychodź, Laura. Nieprawda to była. Udało ci się? Tak. To jest taka glina wciągająca. No, ale tu ona jest bardzo śliska, bo tu jest taka twarda, tam jest taka zestawienie. Olivier. Co? Co robisz? Tak, patrzę sobie na to. Lekki, mały chill? Mały chilling. Okej. Okay. I am chilling. Jak ci się podobała wędrówka? Nie boli cię kolano od pedałowania? Nie, nie boli. O nie, zapomniałam, ty nie pedałowałeś. A, szkoda. Niestety. Pokaż na te kolano. Dobrze, że tu jest ten rowerek, bo inaczej by się nie wyszła. Żebyś nie wypchnęła tego rowerku, uważaj. Bo wcześniej miałam taką samą sytuację, musiałam na czworaka prawie się wychodzić. No, nie, bo nas wypychasz, nie łap się tego rowerka. Tak wygląda ta wyspa. Tu z jednej strony widzicie jeden koniec, a tu już jest drugi koniec. Generalnie wyspa jest taka malusieńka. Fajnie tu przepłynąć, fajnie chyba wypożyczyć taki rowerek. Koszt wypożyczenia takiego rowerka, tego autka, 25 zł jest za godzinę. Myśmy wzięli tak na godzinę. Na ale nie, posłuchajcie, bo to półtorej. Samo auto jest o wiele szybsze i stabilniejsze i ono kosztuje 25 zł. A sam rowerek jest mniej stabilniejszy i na mniej i kosztuje osób. Kosztuje 20 zł. No, ale jest bardzo niestabilny. Ale jest bardzo niestabilny. I nam doradzili, żebyśmy jednak wzięli autko. Zielone, bo jest szybsze. O, ładnie wygląda na zielone. Stąd też widać nasz kemping. Myślę, że my podpłyniemy bliżej przystani i jak będziemy wracać i wam pokażę też, gdzie stoi nasza przyczepa. Spróbujemy sobie przepłynąć. Myślę, że tak. Spróbujemy popłynąć gdzieś tam, wzdłuż tamtego brzegu. Przepłyniemy koło tamy. Sfilmujemy wam z bliska tamę. Później tam koło przyczep i zobaczymy, jak starczy nam czasu. Jeszcze zaliczymy którąś z tamtych zatoczek. A jak nie starczy czasu, to odprowadzimy już nasz rowerek. No i tak sobie właśnie płyniemy tutaj, tym rowerkiem wodnym. Grałam tamtą zatoczkę, że tam jest taka fajna. Tak, przed nami. Płyniemy do tej zatoczki przed nami, ponieważ na taką lekko dziką wygląda. No taką zacienioną, taką ładną. No właśnie. Więc sobie płyniemy, ale już po tej stronie już mało jest rowerków, bo każdy tylko dopływa do wyspy. To są właśnie takie zatoki. Z daleka to wyglądają na takie jakieś większe zatoczki, a tutaj to jest tak w zasadzie taki nierówny brzeg. Powiem wam, że chciałam sobie nóżki wystawić, ale się trochę boję, bo nie wiadomo co tu pływa. Co nie? No nie wiadomo, no są rybki na pewno. No nie sądzę, żeby był jakiś inny stworzonka, chociaż może jakiś tam potwór z Loch Ness. Potwór soliński. Tak, zrobimy jeszcze tylko zdjęcia i możemy płynąć. Tak, popstrykamy tak, zdjęcia. Bo to jest bardzo zdjęciowa. Ładnie. Dobra. Jeszcze mała sesja zdjęciowa. No i płyniemy bliżej tamy, że zobaczymy. Trochę nas już nogi bolą od tego pedałowania. Wbrew pozorom wcale to nie jest tak blisko, bo się pedałuje. No, płynęliśmy stamtąd. Tak. I tutaj teraz widzicie całą tamę.
Zaraz będziemy odbijać w prawo i dopłyniemy bliżej plaży, kempingu. I znowu zrobimy zdjęcia. I zobaczcie, jak blisko tam my podpłynęliśmy. To już się chyba praktycznie bliżej nie da. Tutaj te żółte bojki odgradzają tak, żeby już za nie nie można płynąć. Ale myślę, że my już bliżej nie będziemy podpłynąć, tylko będziemy bardziej zawracać. Oliwier, pokaż, jaki ty masz smak? Poziomkowy i jest naprawdę dobry. A ty, Laura, jaki masz? Śmietanka. Dobry jest? No. Średnio? No, bo ja nie lubię ogólnie śmietankowych lodów. No, ale to wzięłyśmy tak sobie trochę na pół. No. Pojemy tak. Ponieważ są takie duże, że i tak byśmy trzech nie zjedli, nie? Pewnie tak. Mhm. I co teraz robimy? Usiądziemy i zjemy? Nie, pójdźmy do przyczepy i tam sobie zjemy. Okay. No to idziemy. Tak właśnie zakończyliśmy nasz rejs. No, naszą przejażdżkę rowerkiem, autkiem wodnym, że tak powiem. No i kierujemy się już na kemping i zobaczymy, co będziemy robić. Czy zejdziemy na plażę, czy tam trochę poplażujemy, czy będziemy się chcieli wykąpać, czy nie. Także na razie do zobaczenia.